Joanna Sikora, dzień dobry, zapraszam na prognozę pogody. Październik przywitał nas przymrozkami, ale można powiedzieć, że to takie jedyne elementy zimowe, jakie będą towarzyszyć nam w czasie kolejnych dni. Kolejne dni bowiem przyniosą nam dużo słońca, a także i przyjemną temperaturę. Polska znajduje się w zasięgu wyżu. Więcej chmur możemy spodziewać się jedynie na północy naszego kraju. Dzisiejszej nocy termometry pokażą od 2 do 6 stopni Celsjusza. Ta noc będzie więc chłodna, ale jutro w ciągu dnia cieplej i na niebie, tak jak już wspominałam, będzie pojawiać się dużo, dużo słońca. Najcieplej na Dolnym Śląsku, tam około 21 stopni Celsjusza. Chłodniej z kolei na północy, tam termometry pokażą 15-16 stopni. Na północy także w ciągu dnia, podobnie jak i nocą, może pojawiać się więcej chmur. Dzisiejszej nocy w regionie z kolei niebo w wielu miejscach będzie bezchmurne. A na termometrach 5 stopni w Bydgoszczy i Inowrocławiu, 4 stopnie w Toruniu i we Włocławku, 6 stopni w Grudziądzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Jutro, tak jak już mówiłam, słonecznie i całkiem przyjemnie. 17 stopni w Grudziądzu, tam najchłodniej, 18 w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu. Nadal będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr. Zobaczmy, jak będą wyglądać kolejne dni. W sobotę bez większych zmian, nadal zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy 6-7 stopni, w dzień około 18-20. W niedzielę więcej chmur, może przelotnie popadać. W nocy cieplej 8-10 stopni, a w ciągu dnia 18-20. W poniedziałek nadal będzie towarzyszyć nam słońce. Przez cały dzień zachmurzenie małe, padać nie powinno. W nocy około 8 stopni, a w dzień około 18-19 stopni Celsjusza. Teraz już życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.